Dobra, dojechałem do skauta. Zatankuję. Przy tej mapie, co jesteś, to Michigan to była banał, co? No, Michigan to chyba w każdym przypadku banał. No. Przecież powiem ci, ta Alaskana nie jest jakaś mega trudna. No, Alaska to chyba też, no. A ten tajga? Taiga jest trudna. Dużo błota, dużo tego. No. O, dużo błota, dużo. Oj. Ale tam chyba też mi się da, że dosyć dużo tych utwardzonych takich dróg. Może nie dosyć dużo, ale są. Nie, no jest jedna ta główna asfaltowa, po której jedziesz i cały czas masz uszkodzenia, nie wiadomo skąd. A tak poza tym to nie. Wcale tam nie ma dużo utwardzonych. No, Zik z ładunkiem pod górkę. Ciężko. 20. A ja jestem gotowy do transportu. Ja wiozę rolki.
A, ja mam rolki, wcale nie muszę ich tego zamieniać. Zajebiście. Mogę je wziąć od razu do oddania. To co, wysyłam ci zapro, może ci się uda. Bo to już jest na zamknięcie zadania. Dobra. A wiesz, jakie jeszcze odniosłem wrażenie? No. Że jak jedzisz na kamerze z kabiny, to No. masz mniejsze uszkodzenia. Mniej wyłapuje. Co? Mniej wyłapuje. No. Może tak być. A wiesz, że że jest inny kierowca jest tutaj w tej grze jeszcze? Jak? Ogólnie użyć go nie możesz, No. ale jest. Amerykański kierowca. Czyli. Murzyn. Dobra, czyli. Murzyn. Ale gdzie on jest? Jak? Z jakiej paki? Nie pozwala. W plikach gry jest. Aha. Ale żeby nim kierować, to nie możesz. Może kiedyś pozwolą. Nie mogę się połączyć. A teraz ma być jakaś duża aktualizacja. Dosnoła? No, ma być jedna nowa ciężarówka spoza Season Passa. To ogólnie powiem ci, ten Season Pass trójka No. to jest do dupy, bo tam co, jeden dodatek do niego wyszedł tylko. Je, dopiero. A on kosztuje stówę, ponad stówę. Ale to jest dopiero 9, a ma być 12. No, ale następna aktualizacja jest bez tego, bez Season Passa. Nie będzie wchodzić w Season Pass, więc nie wiem o co chodzi. A to nie wiem. Płatne będzie, ale poza Season Passem to trochę bez sensu. Ja pierdolę. A to ma być płatne, czy to ma być darmówka? No, chyba płatne. A gdzie tak wyczytałeś? No, w internecie, ponoć na oficjalnej stronie piszą, że szykują taki dodatek. I co, nowa ciężarówka, tak? Ta nowa ciężarówka. Ciekawe jaka. Kurde, taka z tego, z Madranera. Taki kamaz ośmiokołowy na wielkim takim szerokim podwoziu. Taka malutka kabina, szerokie podwozie i 8 wielkich kół. Okej. Okay. Dziwoląg. Taki kwadraciak. A ja ci... No dobra. A ja będę musiał. Dwa pustaki załaduję na nią. By mogli jakoś za darmo wrzucić, co? No.
Tyle ludzi i tak te season passy pokupowało po mapy, więc można by było wrzucić darmówkę jakąś. Dziesięć litrów z ładunkiem i lecimy. Kurde, Jawa, no próbuj dołączyć, bo już jestem nad papierni, no. No dobra, odbieraj, no. No, bogaty jesteś? Gardzisz pieniądzem? No tego nie powiedziałbym. Ale tobie się bardziej ta kasa przyda. 6 litrów. No, sprzedałem swoją, kurde, modową ciężarówkę za 70 pała. To, sprzedałem. Co nią zarobiłem, to oddałem, bo sprzedałem ją za połowę ceny, czyli ja pierdolę. Za 35. Dobra, dojechałem. To co, oddaję, tak? Oddawaj. Czy jeszcze reseta zrobić i spróbujemy? No możesz konsoli spróbować reseta walnąć. Konsoli nie będę resetować, bo to w sumie nic nie daje, ale... Ty! Ale grę zrestartuję. Dobra. Gierka się restartuje. Ja wiesz, że żeby kupić Spidermana. No. Wersję remasterowaną. No. Tą jedynkę, Spider-Man jedynka, wersja na PlayStation 5. No. To musisz kupić Miles Morales. Bo? I dopiero wtedy możesz kupić, inaczej nie. Ale jaja. No. A ja dobra, właśnie... Zaczynam kompa. Ty jesteś na koopie? Ja jestem na koopie. To ja do ciebie na moment dołączę, bo pamiętam, że wtedy jak ja do ciebie dołączyłem, to... To zadziałało. To później ty do mnie mogłeś dołączyć. Ale... Ja próbując do ciebie dołączyć, mam dołączył. Nie, dobra, poszło. A ja jadę z czterema płytami. W sensie z nadwymiarami? Tak, tak, o dwa. Wow. Bo mam dwa sloty. Nie gadaj, że się nauczyłeś. Co się nauczyłem? No, na zasadzie... No da się to zrobić. No dobra, a co ty masz tam tego, co tam, że trzeba było coś wozić? Gdzie ty miałeś przygotowane? Na pierwszej mapie. Aha. No dobra, ale ja nie będę tu twojej pierwszej mapy robić. Dziwne, pokazuje mi, że masz nieodblokowaną wieżę obserwacyjną. Żartujesz. Gdzie? Tutaj? No. Na której mapie? Tutaj, na tej mapie. Gdzie niby? Znaczy... No, tu na tym, na wschodzie. Ale ja tu mam tylko szarą wodę i tyle. To jest zachód. Na wschodzie mam pliciutko. A mi ta wieża się wyświetla. Która wieża? No na wschodzie, ta obok ciebie tutaj zaraz. A to ja na tej byłem. No, a pokazuje mi się, bo normalnie jak są wieże, jak już zaliczysz wieżę,
To ona znika A przy z okazji mapy. może zajadę zobaczyć, może faktycznie, ale wątpię. A między No to nie regionami ma można z tym samochodu. nad gabarytem przejeżdżać? Że co? Z nad gabarytem można, z nad gabarytem. Czy można Można, jeździć? można, no. Można. Tak. No to BMR będzie z żurawiem i na jakiś nadgabaryt, a tamten jest na naczepy, bo tutaj się naczepy ja przez ten żuraw nie zrobię. Kurwa, dobra, już mam trochę dość tej gry. O, a ty te wozisz, tak? Co? Rury? Rury. Ja. Duża rura razy trzy. Rzeka Górska. A gdzie ona jest? No właśnie będę chciał, czy ten. Dobra, jest, widzę. Oj, ale coś tutaj tak jakby. Właśnie mi gdzieś jeden pustak uciekł. Przełożyłem się na mapę i nie mam pustaka jednego. Płyty? No? Jak to? Też wiozłeś cztery. No wiozłem cztery. Może spadł ci po drodze. No stary, no mówię, przeniosłem się tylko między mapą. Czekaj, wracam na tamtą. Może być, że jest tam gdzieś, no. Czasami jak z impetem wjeżdżasz, to on ten impet zachowuje i to ci faktycznie spadnie. I o, tu stoi, raczej leży. No. A ty co robisz? Wiozę tą rurę twoją. Nie wiem, jak on tam się nazywa. Ten, co ma opuszczane kółko. Aha, dobra. I Caterpillar. właśnie się zakopał. A zakopał się, wiesz dlaczego? No. Podałeś mu naczepę na wysokie siodło, a one wszystkie są niskie. Naczepy z wysokim siodłem są niskie i one tak średnio się nadają do ciężkiego terenu. One haczą o wszystko. Aha, słuchaj, stanąłem, ja tam stałem, nie? No. Spadła znów przy przenoszeniu. To kwestia lagów. Ja dołączyłem, są lagi i ty nawet o tym nie wiesz, a to się telepie.
Kurwa, po co ja tędy pojechałem? O, mogę mnie raczej. No ale kurna, faktycznie jakby była nas czwórka, to już byś miał trzy rury wiezione. No. Zadanie by się zrobiło w pół godziny, a tak będzie Dokładnie. półtorej godziny. Jest, udało się, przeniosła się. Tak jak pamiętasz te lagi, co te kłody żeśmy tu ładowali? Tak. No to samo. Żop. Dobra, przenoszę się na... Kurna, w śniegu te krzaczki są takie suche, wkurwiające, co się nie łamią i cię blokują. Aha. Kurna, żebyś ty widział, co tu się odpierdziela. No będę za chwilę tam jechał, bo czyli jak podepnę to... Jeśli ta rura nie spadnie, to będzie... Wiesz, że mi nie pozwala tej zaczepić ciężarówki? Jak to zaczepić? Na lince. Nie? No lagi coś są, jakieś problemy sieciowe. O, tak się da, ale w drugą mi nie chciał.
Ja pitole, ależem drogę wybrał. Trochę tak jak ty. Tam u mnie na mapie. Tylko, że się nie wyjebałem. Dobra, panie, jadę za tobą. Za mną? To nie, to za mną nie jedź. To tyle ci powiem. Znaczy, próbuję jechać, bo to wiesz, tu one... No nawet nie próbuj, tyle ci powiem. Jedź prosto po tej drodze, a nie za mną. Bo to nie jest droga na czepy i na takie długie te. Tam jest wąsko. Wiesz, jak jechać, nie? Główną. To chyba nawet będzie krótsza droga tą główną jechać. Ja żem trochę zjebał. No to nabijaj na tą długą i próbujemy. Ale kurwa, jedna rzecz, to mogłeś zatankować. A to jest dużo stacji benzynowych przy okazji. Nie wiem, czy na 60 litrach dojadę do stacji. Spoko, ja mam tą cysternę niedaleko. Przy spalaniu 6,16 na minutę. A czym ja teraz jadę? Jakim pojazdem? To nie jest International. Ty masz... Caterpillar. A pustaki masz? Pustaki mam. A gdzie? Na tej następnej mapie. A nie masz jeszcze załadowanych, tak? Mm-mm. I ogólnie to masz też tutaj dużą rurę do ładowania w fabryce. Teraz wiem, a kiedyś jakbym szybciej wiedział, że można sprawdzić, co tam jest do załadunku, to bym po to nie jechał, kurde. Bo myślałem, że tam są pustaki. No właśnie, patrzę, że na samym końcu mapy za tego zostawiłeś. Tu w magazynie. Dobra, 40 litrów. Tam jeszcze jest P12 do tankowania z 2000, więc... Jak ci będzie potrzebne, to sobie ją weź i podjedź. O kurwa, ja tędy nie pojadę. Tam nie ma ciekawej drogi, to przyznam. Tu jest jakiś głęboki śnieg. Nic nie mogę zrobić. Mogłeś poczekać na mnie, byśmy w dwójkę jechali. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to my byśmy tutaj nie przejechali. To tyle ci powiem. Ja nie mówię tamtędy, ja mówię tą drogą, co ja jadę. A, no ja też źle tego po prostu trasę obrałem. Gdzieś tam GPS-a sprawdzałem, myślę, o tędy przejadę. A ja jadę... A tu dupa. Tandemem. Dobra, jakoś powolutku ciągnie. Wrzuć mu ten niski plus, powłączaj wszystko i on powinien się przetoczyć. Niski minus. Nawet niski minus, a nie plus. I delikatnie, delikatnie coś tam ciągnie. No ja ci powiem, że mam ładunek, ciężarówkę z przyczepą, z tą rurą i palę 17 litrów. 15. Teraz pytanie, kto będzie pierwszy?
Tu jest niskie zawieszenie fabryczne. Podwyższałeś go. Albo podwyższa. Nie, tam jest chyba fabryczne. Takie jakie jest. No. I on nie ma chyba niż wyższego. Może i tak. Ja zaraz bez paliwa będę. Jechać cię ratować? A, dobra, coś łapną. Ja jestem przy garażu. Ja mam 22 litry paliwa, także jak masz coś z cysterną, to dawaj to tu. Dobra, już. Wyjeżdżaj naprzeciwko mi, bo ja nie dojadę. I poza tym, gdzie tam stację widzisz? Na północy. Garaż. Nie ma tu stacji. Stacja jest przy samym tym. No, o tym mówię. Przy samym wyjeździe. Ja pitole. Ja pitole. Jadę. Skąd ty się wziąłeś tam? Co? Mówię, skąd się tam wziąłeś? Miałem tam zostawioną P16. A, ona jest twoja ratownicza, tak? Jo. 12 litrów. Spokojnie. Jakaś wielka woda. Zostaw go, przerzuć się na te dwie, na tego White Stara długiego i już tam pojedź dalej do przodu. A, już mnie telepie. 5 litrów. Takie, spróbuję ci miejsce zrobić, bo nie przejedziesz. Dobra, co tam mówisz, co? Na White Stara przejdź i spróbuj on już. On jest przy garażu naszym, znaczy moim. A, dobra. A, i tego na holu ciągniesz, tak? I tego na holu ciągnę. Dobra. Czemu to ledwo jedzie? No bo to ma, no trochę to waży, nie? No jedzie tak jakby ręczny był zaciągnięty. Nie, no tak powolutku, taką 10 na godzinę, 20. No ale to coś spierdolone jest, jak tak. On ma słaby silnik, ten White Star. A chciałem odwrotnie zaczepić, to nie chciało. Nie wiem, o co chodziło. Nie, to się coś spierdoliło, Jawa. To nie jest tak, że on tak powoli jeździ. A co jest? Nie wiem, co jest, ale jest tak, jakbyś ręczny miał zaciągnięty.
Też kurde, trochę długi zestaw, nie? No. Kurde, drogę wybrał, panie. Tak naprawdę chyba najgorszą, jaka jest tu. To ty nie powiesz. Możesz trochę do przodu, nie? Nie, nie mogę. Zatankowany. To co, zamieniamy się, czy jak? Już, i naprawiony. No, jak, a chcesz co, chcesz tamtymi jechać? Dla mnie bez różnicy. No to jedź tamtymi. Chociaż te też wyglądają, jakby zaraz wymagały tankowania. Kurwa, standardowo na holu gdzieś się wpierdolił. Ten na holu? No. No ja już tego też na holu ciągnę. Ja pierdolę. Co jest? Masz żurawia? Mam, na tajdze. Tego. Ten na holu się zaczepiło słup, pociągnął mi przyczepkę i wyjebało mi rurę. A gdzie tajga jest? W bagażu. To musisz ją wyciągnąć z garażu. Ty nie wyciągniesz? Ja nie wyciągnę. Ale to na rzecz... W którym garażu ją masz? No. Dobra, to ty się nią zajmij. A ja wsiadam do Caterpillara. No właśnie, w którym garażu, dobrze powiedziane? Kurwa jebana mać. Petom włącz. Ciągnij nią. Kurwa, nie na tej mapie, ej.
Ja bym chciał się na tamtą przerzucić. Nie, nie mów, że ona jest na... Ta, ona jest na tym. Na Wisconsin. Wisconsin. To czekaj, przerzucimy na Wisconsin. Co? A nie masz drugiego w garażu samochodu, któremu możesz zamontować czekaj, czekaj, to? Czekaj, czekaj, czekaj. Kupić muszę! Bogaty jesteś przecież. Pierdzielaj! Jasne, chciałoby się. 5000 nie masz? 7. O kurno, no ta droga to tutaj naprawdę jest hardkorowa. Ja czekaj, najpierw zobaczę, coś ty tam wykręcił. Ty jedziesz tą P, czy tym? Co? Ty tą P... Ty tą P16 jedziesz, jo? I ją ciągniesz, jo? Ciągnę, ciągnę. Ja pierdzielę, ale żeś zrobił babola. To ten chłop, co jechał z tyłu na holu. To nie ja. Wiem. Ten betonowy bloczek się wpierdzielił i pociągnął mi wszystko. Nie może być prostych przejazdów, nie? Już nawet drogę dobrze obierzesz. No nie, nie może być. A ty odblokowałeś tu tą modyfikację, ta skrzynia zaawansowana? Coś tam? Chyba tak, na pewno. I co? Co to jest? Jak to wygląda? Nie wiem, bo ja terenowej używam. Panie, ja muszę przeskoczyć teraz na Wisconsin. Uwaga. Okej? No jak musisz, to musisz, no. A tu czarno masz. Czego mam? Mówię, a ty tu na Wisconsin czarno masz. No. Dobra. Czyli co, ja mam to stawiać tą tamten, a ty jedziesz? Ja jadę. A może tą Tajgę zostawię jako ten dźwig, bo z tym malowaniem ona pasuje, tym bardziej ona jest dobra. Człowieku, zdejmij ten dźwig, jak nie używasz Tajgi, to zdejmij, będziesz sobie mógł na dowolną ciężarówkę go zamontować. A tak to masz poblokowane i ciężarówki, i poblokowane masz te dodatki.
Moim zdaniem to, co ty robisz, to jest bez sensu. Lepiej to dawać do tej żarówki, jo? Na bieżąco sobie zmieniasz, wrzucasz tam, gdzie potrzebujesz. To ty, tak jak teraz, nie musiałbyś skakać na Wisconsin, tylko byś sobie, kurczę, założył to na tą, którą masz tutaj. Jakąkolwiek. A to ja ostatnio zacząłem sobie mapę robić na tym, na w Modranerze. No. I wybrałem takie pojazdy na tą mapę, które jak się okazało nie mają tego dźwigu do załadunku kłód. O. I wiesz, tam przecież o to chodzi, że kłody ładujesz i tego. I jedziesz do tartaku. A ja nie mam czym załadować. Pojazdy mam wyczesane, takie wiesz, topowe. Ale kurczę, nie ma tego, ładowarki. Ja pierdził. Ty, a czekaj, gdzie ja pojechałem? Kurna mać, zadanie mi się zmieniło. Co to za zadanie jest? Tam też mam. Przynajmniej się zatankowałem dodatkowo. Dobra, ten żuraw to on bierze ze spokojem tą rurę, co? No. Ja pierdolę. Uf. A ty gdzie jesteś? Stawiasz to? Postawiłeś już? Już mam postawiony. Już mam zapakowane, dobra. Patrzę, tutaj zasadnicza różnica jest taka, że amerykańskie ciężarówki mają bardzo dużo mocy, ale ale nie mają gorsze zawieszenie. I nie mają opon tych tam. A ruskie mają mniej mocy, ale lepsze zawieszenie. No bo kurczę, jak te Amerykańcy zapierdzielają te caterpillary, no kurde, no ja nie mam ani jednej takiej, chyba nie mam ani jednej takiej ciężarówki, która by tak zapierdzielała. O, a tu są jakieś pustaki, a ty już wiesz pustaki. No. Dostarcz do magazynu. Czemu ty stoisz w drugą stronę z tymi pustakami? Bo ja przyjechałem stamtąd. Z tamtej mapy. A, czekaj, a jak do tego magazynu? Cały są. Możesz go na hol wziąć. Ja się zastanawiam, jak tego, jak dojechać do tego magazynu. Poczekasz na mnie? No nie wiem, nie wiem. Bo ja się tankuję i jadę. I wejdź tam tego na hol. Poczekaj. Jadę ja, nie mam czasu. Ty zawsze nie masz czasu.
Właśnie o to chodzi. Bo ja będę stać, czekać na ciebie, jak ja tu mogę zaraz. Jakie życie zrobić? A, tu droga jest. Tu jest zawsze, tu są bardzo często drogi. Tylko uważaj, bo tamte są luzem, nie? Te dwie na tej naczepie. A to jednej ci brakuje chyba, tak? Nie, już są załadowana pod kątem, widzisz? Powinna. Ale... A, no tak, dobra, widzę, no. No. O, nieźle, Jawa, nauczyłeś się w końcu. Bywa. Chciałem tutaj na tą jak którąś zapakować, ale tu jednak chyba ta duża też chyba ma. Czy ma wolne sloty? Dwa albo jeden. Jak ty to nazywasz? Nadgabaryt, tak? Ja pierdolę. Mam flaka i dużo uszkodzeń. Ale jadę na magazyn. A ja nie wiem, jak ja ten zakręt popkonałem na sam koniec. Tym całym zestawem. Dobra, coś ty zrobił. Co zrobiłem? Ty nie wziąłeś jej? Dlaczego ty jej nie wziąłeś? Dałem jej, bo nie wiedziałem, jaka jest droga. Ja pisz. Teraz się przesiądę i podjadę. Tylko wiesz co? No. Jak robisz takie ładunki, to zawsze ten ostatni kawałek, zawsze ten ostatni kawałek jest. Tutaj miałeś miejsce, mogłeś sobie normalnie na płasko postawić, ale tak, zaczepiasz go na linkę, obciągasz i zostawiasz. Ona wtedy ci trzyma. O kurna, opony bez tego. Bez Ja, łańcuchów. to jeszcze z błota. Zostaw tego, bo się spierdolisz. A gdzie ty jedziesz? No właśnie, czekaj, czekaj, właśnie kombinuję, jak tu pojechać. O Jezu. A, tu ten samochód. Patrz, co on robi. On staje dęba. Aha, no! Ty jedziesz po pierwszy? Tędy. Tylko jednego zostaw, bo tu jest wąsko. Ja pierdolę, on się zaraz wywróci. Poza badzie. Ja pierdolę, jak mu koła się wyginają, żebyście to widzieli. Ja muszę jechać. Uważaj na ten lód, bo radza zawieszenie. Będziesz na niego wjeżdżać, to...
ci ja powiem. Ja dole dęba stoję. Nie patrz za siebie, dobra? Kurna, mać. Co? Ja pierdzielę, co za sprzęt. Ten BMR? No. No i to zawieszenie go psuje. No, zawieszenie ma... dziwne, co najmniej. Wiesz, ja tu przejechałem z tym tandemem? Co ty pierdzielisz? No ja ci zapowiem, jak chcę to nagrać, to ci pokażę. A? Teraz to mi trochę mocy brakuje. Wziąłeś? Jest. Idę. No, wciskaj się pierwszy. Do przodu. Ale skręt ma słaby. Proszę bardzo. O. Kasiory, ile wpadło. Dobra, to przechodzimy do mnie i oddajemy tamto zadanie.